We wtorek policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kępnie wraz z dziećmi niepełnosprawnymi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem przeprowadzili akcję Razem Bezpieczniej. Kierowcy zatrzymywani do kontroli drogowej nie kryli swojego zaskoczenia, bowiem za popełnienie wykroczenia mogli wybrać sobie dowolną formę kary ze specjalnego w tym dniu taryfikatora. Jak powiedziała sierżant Anna Lubojańska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, funkcjonariusze od wielu lat współpracują ze szkołami i młodzieżą szkolną w zakresie programu Razem Bezpieczniej. Dzieci będą poznawały pracę policjantów, w szczególności pracę policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Będą patrzyły na to, jak policjanci dokonują kontroli pojazdów. Zwracały uwagę, czy kierowcy, którzy zostali zatrzymani do takiej kontroli, popełnili wykroczenie, i to dzieci będą decydowały o tym, czy kierowcy zostaną dzisiaj ukarani. Ci, którzy przekroczyli prędkość lub popełnili inne wykroczenie drogowe, mogą zostać ukarani koniecznością wypicia soku z cytryny, a ci, którzy zachowują się bardzo poprawnie na ulicy, zostaną nagrodzeni słodkim sokiem z malin. Dzieci mają dzisiaj do Pana propozycję, ponieważ popełnił Pan wykroczenie, ma Pan dwie możliwości. Albo zostać ukarany mandatem karnym, albo tu, co dzieci zaproponują. Także zapraszamy Pana do siebie, dobrze? Musi Pan zamiast mandatu karnego, dzisiaj dzieci proponują zamiast tego... Ale do dna! Do dna musi być. Kwaśne? Kwaśne, bardzo. Czy to jest fajna akcja? Czy wolałby Pan na przykład zapłacić mandat? No, fajna, fajna. Pierwszy raz takie coś się zdarzyło? Tak, pierwszy raz. Jest Pan terenie na szczęśliwe, proszę Pana. Dziękuję. Myślę, że ta akcja dzisiaj będzie takim początkiem tej akcji, które prowadzimy na terenie powiatu kępińskiego, i myślę, że przyniesie to jakieś zadowalające efekty, tak? Dziękujemy Panu i życzymy szerokiej drogi. Dziękuję. Bezstresowej tym razem.